Patrząc na Jezusa. Tak czytamy w liście do Hebrajczyków 12:2. Odwracanie naszych oczu od nas samych i zwracanie ich ku Panu Jezusowi Chrystusowi jest zawsze dziełem Ducha Świętego. Szatan działa zupełnie na odwrót, ponieważ nieustannie próbuje odwieść naszą uwagę od Chrystusa Jezusa Pana i skłonić nas do skupienia się wyłącznie na samym sobie. Szatan kusi nas, mówiąc coś w rodzaju: Twoja wina jest zbyt wielka, aby można było Ci ją przebaczyć. Spójrz, jak mało masz wiary, nigdy nie będziesz w stanie wytrwać do końca. Nie masz radości w Nim i jesteś zbyt słaby, żeby się Go trzymać. Mamy skłonności, aby myśleć, że nasza wina jest zbyt wielka, aby można było ją nam przebaczyć. Kierujemy wzrok na siebie i na to, jak mało mamy wiary. Osądzamy się za to, że nie mamy radości w Panu lub że jesteśmy zbyt słabi, żeby się Pana Jezusa trzymać. Wszystkie te myśli są myślami wyłącznie o sobie. Nigdy nie znajdziemy pocieszenia ani pewności, patrząc na samych siebie, ale Duch Święty całkowicie odwraca nasze oczy od nas i mówi nam, że my co prawda jesteśmy niczym, ale Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Pamiętaj zatem, że nie to, że się trzymasz Chrystusa, Jezusa Pana, zachowuje cię blisko Niego, ale sam Chrystus, Jezus Pan to robi. Również nie twoja radość w Chrystusie, Jezusie Panu, zachowuje cię blisko Niego, ale sam Chrystus, Jezus Pan to robi. Wreszcie nawet i twoja wiara nie jest tym, co cię zbawia, ale krew Chrystusa, Jezusa Pana i Jego zasługi. Dlatego nie patrz tak bardzo na swoją dłoń, którą uchwyciłeś się Pana Jezusa Chrystusa, ale patrz na Pana Jezusa Chrystusa samego. Nie patrz na swoją nadzieję, ale na Pana Jezusa Chrystusa, źródło twojej nadziei. Nie patrz na swoją wiarę, ale na Pana Jezusa Chrystusa, Jezusa, sprawcę i dokończyciela twojej wiary. Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset nas do tego zachęca. Możemy więc być pewni, że nigdy nie będziemy szczęśliwi, patrząc na nasze modlitwy, czyny bądź uczucia. Nie to, kim my jesteśmy, ale to, kim jest Pan. Jezus Chrystus daje duszy pewne oparcie. Zwycięstwo nad szatanem i pokój w Bogu zdobędziemy jedynie patrząc na Pana Jezusa Chrystusa. Skieruj swój wzrok na Pana Jezusa Chrystusa. Niech Jego śmierć na krzyżu, Jego cierpienia, Jego zasługi, Jego chwała i Jego wstawiennictwo będą wciąż nowe w twoim sercu. Kiedy budzisz się rano, kieruj swój wzrok na Pana Jezusa Chrystusa, na Niego. Kiedy układasz się do snu, kieruj swój wzrok na Pana Jezusa Chrystusa, na Niego. Nie pozwól, aby twoje nadzieje lub obawy pojawiły się między tobą a Panem Jezusem Chrystusem. Podążaj twardo za Panem Jezusem Chrystusem, a On nigdy ciebie nie zawiedzie.